Cześć, tu Maja Wiśniewska. Cześć, tu Marek Oczkowski. To jest podcast biznesowy. Podcast o biznesie i marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Miłego słuchania. Cześć, tu Maja Wiśniewska. Zachęcam Was do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu biznesowego. Część z Was trwa już pewnie w wielkiej świątecznej gonitwie, pakując prezenty, piekąc pierniki. Niektórzy być może słuchają już nas po świętach lub nawet w nowym 2022 roku. Dzisiaj zapraszam Was do odsłuchania rozmowy Marka z Tomkiem Palakiem, najbardziej znanym prawnikiem polskiego internetu. W tej rozmowie dowiecie się, czy warto jest rozważyć, prowadząc swoją działalność gospodarczą, współpracę z prawnikiem i kiedy powinniście, jaka jest różnica między inspiracją a kradzieżą, jeżeli chodzi o tworzenie treści internetowych i czym właściwie różni się prawnik, radca i adwokat. Zapraszam do odsłuchania. Cześć, z tej strony Marek, a to jest kolejny odcinek podcastu biznesowego. Tym razem jestem gościem u radcy prawnego, prelegenta, konferencjera, człowieka, który potrafi tak wyłożyć prawo, że jest czytelny jak tomy Harry'ego Pottera. Magik prawa Tomasz Palak. Dzień dobry. Cześć, witajcie. Witajcie w mojej kancelarii. Niewiele jej w takim razie widać, ale skoro Marek wygadał, to rzeczywiście jesteśmy u mnie. Tak. No niestety nie osiągnęliśmy jeszcze tego statusu, że takie gwiazdy przyjeżdżają do nas do Gliwic. Ale dzięki temu mogłeś wybrać się do Gdyni. Tak jest. Okej, zacznijmy od początku. Porozmawiamy sobie oczywiście o wykorzystaniu kancelarii prawnej w MŚP. Jasne. I powiedzmy, założyliśmy firmę, mamy profil biznesowy, prowadzimy działalność. Jednym z ostatnich pomysłów, który pewnie przychodzi nam z reguły do głowy, to skorzystanie z usług kancelarii. No potwierdzam. Tak jest. I ja jestem po kilku rozmowach z przedsiębiorcami, z reguły właśnie tymi mikro czy też małymi, którzy korzystają z usług kancelarii i potwierdzają, że to był jeden z najważniejszych wyborów w ich biznesowym życiu. Dlaczego warto korzystać z usług kancelarii prawniczej? Wiesz co, wydaje mi się, że oczywiście nie rozmawiałem z tymi osobami, z którymi ty, ale mam mocne przekonanie, że za tą ich oceną stoi jakaś historia, jakiś fuck up, z którego prawnik ich uratował. I w tym momencie oni zrozumieli to, co staram się ja też przekazywać, że lepiej prawem zająć się z wyprzedzeniem, że po prostu mniej nerwów, energii, no i też mówiąc wprost, kasy na prawnika kosztuje, jeżeli się po prostu ma go jakby regularnie. I on mówi, oj, tu mogą być jaja, tutaj bądź ostrożny, tutaj widzę ryzyko, tutaj coś. Niż że przychodzi się do, wiesz, do powiedzmy prawnika z wolą wygrzeb mnie z tego bagna, ratuj. I no, jest się już w sytuacji podbramkowej i też no, ma się gorszą nawet pozycję, wiesz, negocjacyjną w kontekście rozmawiania o tym, czy i na jakich warunkach on pomoże. Więc no, pozostając jakby w takich modnych teraz metaforach, szczepienie, a nie leczenie, zapobieganie i tak dalej, to na pewno regularna jakaś obsługa, wsparcie powoduje, że w dłuższej perspektywie unika się jakichś ryzyk i oszczędza. Tak, no właśnie. Ja chciałem powiedzieć, przynajmniej miałem takie wrażenie z rozmów z tymi moimi znajomymi, że koszt prawnika to nie jest koszt, tylko inwestycja. Tak naprawdę tak. Część z nich też stwierdzała, że ma w komórce wyżej ich telefon niż telefon własnej żony i rzeczywiście tak dość regularnie korzystają z wszelkich porad. To może trochę być przekleństwo prawnika, tak mi się też wydaje. No w ogóle moja żona się śmieje, że ja mam właśnie 5 osób w ulubionych. Ją, mamę i 3 osoby z załogi, więc coś jest może na rzeczy, wiesz, ulubione osoby, do których dzwonię. Natomiast no, co do takiej relacji z prawnikiem, na pewno jest warto, żeby była właśnie taka bieżąca, w miarę możliwości też sympatyczna, bo po prostu wolimy, jeżeli ta osoba ma wspierać nas regularnie, no to wolimy osobę, którą no, lubimy, krótko mówiąc, tak? I też mam takie wrażenie, to co prawda o to nie pytałeś, ale trochę dodam, że pokutuje nadal takie myślenie, że wie, że ci prawnicy to po prostu kasują jak szaleni, że on tutaj, wiesz, trzaśnie, jak taksówkarz, trzaśnie drzwiami i już jest milion, albo spojrzy na dokument i już jest tragedia. To się bierze pewnie z czasów, gdy mogło trochę bardziej tak być. Teraz tych prawników jest dużo, jest większa, wiesz, konkurencja. I to niekoniecznie musi tak wyglądać i nic nie szkodzi zorientować się, ile ewentualnie prawnik za daną formę wsparcia weźmie, mówiąc wprost. Nic nie szkodzi spytać, zamiast zakładać, że to jest po prostu, że nas na to nie stać, a potem
zmuszać się do tego, żeby było nas stać, gdy już jest trochę za późno, nie? Tak, to zanim jeszcze przejdziemy do kolejnych pytań, to kolejna rzecz mi się nasunęła do głowy, czyli takie działania pro bono prawników, czy też jakieś konsultacje, które pojawiają się dość regularnie. Ja przed chwilą odbyłem chyba ze dwie i mój portfel mi wyszczuplał, w sensie z tobą. No tak. Więc polecam, prawnik czasami może coś powiedzieć za darmo, nawet wodą poczęstować. No, na bogato. Więc jest szał. Właśnie, gdzie takie konsultacje poszukać? Wiesz co, jest w ogóle taka regulacja ustawa o nieodpłatnej pomocy i tak dalej. Akurat w przypadku pewnie większości osób, które będą nas słuchać, to nie sprawdzi się, bo to raczej jest dla osób jakby fizycznych, a nie firm. Ale no jednak, tak czy inaczej warto, żeby to wiedzieć, że są takie punkty nieodpłatne właściwie w większości miejscowości, gdzie prawnicy, i to nie jacyś, wiesz, że studenci, którzy muszą to odbębnić, żeby zrobić praktyki, żeby dostać magistra, tylko normalnie prawnicy, tacy jak ja z tytułem adwokata, radcy prawnego, są, mają swój dyżur i po prostu to, że ta osoba, która przyjdzie, za to nie płaci, to nie znaczy, że oni to robią za darmo, tylko najczęściej płaci za to po prostu gmina. Dobra, i teraz załóżmy sobie taką sytuację. Moja firma dojrzała do tego, żeby zatrudnić prawnika czy też kancelarię. I ich jest mnóstwo na rynku, tak? Z roku na rok jest, tam nie wiem, każda uczelnia wypuszcza po kilkudziesięciu prawników, a tych uczelni, nie wiem, jest kilkanaście w Polsce. Nawet kilkuset, nie, nawet. Tak jest. Więc zastanówmy się, jak powinien się przygotować taki przedsiębiorca do rozmowy kwalifikacyjnej. Do castingu. Do castingu na prawnika. Przedsiębiorca powinien przede wszystkim wiedzieć, czego sam potrzebuje, czego chce. I tutaj skupiłbym się przede wszystkim na tym, żeby z tym prawnikiem była rzeczywiście jakaś relacja, w tym znaczeniu, że po pierwsze, że to jednak jest osoba, której chce się, wiesz, powierzyć jakieś tajemnice, nazwijmy to wprost. Po drugie, osoba, z którą no, chce się ten czas spędzać, więc fajna, miła, zwał jak zwał. To są takie, wiesz, soft skillowe, powiedzmy, rzeczy, ale oprócz tego, przede wszystkim może nawet, już czysto prawnie, żeby to była osoba, która w tym siedzi i pewnie będzie to wygodny przykład. Dużo osób pewnie, które nas słucha, to obraca się w świecie marketingu i okolic, że tak powiem, e-commerce, coś tam, sprzedaż internetowa czy coś takiego. No i złym pomysłem w mojej ocenie jest pójść do prawnika, bo to jest sąsiad z klatki, z którym graliśmy w piłkę, ale on się zajmuje rozwodami, nie? I on, wiesz, na co dzień rozwodzi ludzi albo wyciąga ludzi, którzy jechali pod wpływem alkoholu samochodem i tym się zajmuje, a my jesteśmy takim jego klientem po znajomości, który też nie jest dla niego, nie chcę mówić, że nie jest priorytetem, ale nie jest tym, w czym on się porusza na co dzień. Więc ja bym się skupił też na tym, żeby ten prawnik jakąś dysponował wiedzą specyficzną w danym zakresie. No i na przykład mi się zdarzało, że do mnie trafiali klienci, niezadowoleni ze swoich prawników, ale nie, że jakoś skrajnie niezadowoleni, nie wiem, poobrażani, znaczy tacy też, ale nie o tych chcę opowiedzieć, tylko trafiali, bo na przykład mówili, no, słyszeliśmy o tobie, wiemy, że ciebie będziemy krócej wdrażać, po prostu wiemy, że obsługujesz marketerów, wiemy, że tobie nie trzeba tłumaczyć, co to są, wiesz, nie wiem, UTM-y, nie? Więc wiemy, że nie będziemy ci płacić za to, żebyś ty się nauczył rzeczy, które są dla nas absolutnym basiciem. No i analogicznie, jeżeli siedzicie mocniej w, nie wiem, branży samochodowej czy telekomunikacyjnej, no to też przydałoby się, żeby ten prawnik z tego zakresu jakąś wiedzę miał. Dlatego właśnie u mnie ta specjalizacja też się tak trochę wykształca, bo coraz częściej trafiają do mnie osoby z polecenia, tych poprzednich, i ja siłą rzeczy się coraz bardziej też tym podkręcam. No i od zawsze tak było, a teraz to już w ogóle tym bardziej. Gdyby ktoś z was przyszedł do mnie i powiedział, że weź mnie rozwiedź, to ja bym odesłał do kolegi, nie? Okej, no to jest takie dość zrozumiałe. Najpierw robimy pre-casting, szukając kancelarii, która się czymś konkretnym zajmuje, tym prawem w dziedzinie, w której my pracujemy na co dzień. Tak. Potem dopiero sięgamy po telefon i obdzwaniamy. Dla mnie też na pewno jakimś argumentem byłoby, czy rzeczywiście, nie wiem, jakimś, bo pewnie jest ci to wiadomo i pewnie większości z naszych tutaj odbiorców, że prawnicy mają specyficzne różne zakazy w kontekście reklamy i tak dalej. Więc z tego też powodu, żeby w ogóle o sobie jakby móc poinformować świat, bardziej muszą się oprzeć na narzędziach takich jak personal branding, jak content marketing i tak dalej. Wobec czego, no, jeżeli ten prawnik, powiedzmy, dzieli się wiedzą na blogu, jeżeli ten prawnik jest właśnie obecny na eventach i coś tam też występuje czy coś takiego, no to świadczy, że też jest zaangażowany, że mu się chce, że robi coś ponad. Oczywiście wiadomo, nie ma co się czarować, że robi to właśnie marketingowo również, z tego ma klientów, ale no myślę, że można uznać, że jest po prostu zaangażowany, jest częścią jakby tego świata. I że to nie jest tylko właśnie ktoś, kto w sumie nie do końca ma na siebie pomysł i jak się do niego odezwie
twoja firma, to on powie tak, biorę, bo główną motywacją tego, że ciebie weźmie, jest to, że nie ma nikogo innego do wyboru, nie? Tak, no, wydaje mi się, że znam takiego jednego prawnika z Gdyni, ale nie pamiętam zupełnie jak... Przerwa na reklamę. Tak? No oczywiście też miałem między innymi siebie na myśli, bo czasem pół żartem, pół serio, bo niektórzy koledzy po fachu właśnie mówią, słuchaj, no ten zakaz reklamy, no nie wydaje mi się. Mówię, słuchaj, nic nie płacę, nic nie ma żadnych reklam, to, że o mnie jest słychać, że mnie dużo stosunkowo widać, to jest, wiesz, zasługa jakby mojej ciężkiej pracy, ale przede wszystkim darmowego dzielenia się wiedzą, na przykład na blogu, na przykład wystąpieniami, nie? Tak jest i dlatego też dzisiaj widzimy. No. Pieniędzy nie wziął za to. Dokładnie, nie ma tu kasy. Dokładnie. Obalmy jeden mit, czy w zasadzie porozmawiajmy o tym micie, bo ja studiowałem prawo, nie? O tak, najgorsze. Niecałe dwa lata. Znaczy jakby nawet nie chodzi o ten mit, tylko ja faktycznie studiowałem, ale musiałem się tym pochwalić, wiesz. Tacy są najgorsi. On studiował. Tak jest. Ale już tam, wiesz, kolejka ciotek się ustawiła po poradę prawną. Tak jest. Też szastamy w tej chwili pewnymi określeniami, nawet w trakcie naszej rozmowy, radca prawny, prawnik, adwokat i tak dalej. Czym to się różni dla zwykłego, szarego przedsiębiorcy i tak naprawdę czyich usług on powinien skorzystać, mając na uwadze, że ta osoba na przykład będzie w przyszłości, być może nie życzymy tego nikomu, ale reprezentowała go w sądzie i tak dalej. Prawnik to jest osoba, która po prostu jest magistrem prawa, tak w największym uproszczeniu, czyli najszersza kategoria z tych wszystkich, które wymieniłeś. Więc ja jestem prawnikiem chociażby, ale również prawnikiem jest ktoś, kto nie poszedł dalej w zdobywanie tych tytułów jeszcze głębiej. Ta osoba nie jest jakby zabroniona i może jak najbardziej świadczyć usługi prawne, specjalizować się, nie wiem, w umowach czy w czymś takim. Natomiast nie może na przykład wystąpić przed sądem. Natomiast nie jest też zobowiązana do przynależności do tych samorządów właśnie adwokatów czy radców, w związku z czym nie ma tych wszystkich tematów odpowiedzialności, obowiązkowego ubezpieczenia i tak dalej. Są takie osoby, jakby nie. Niektórzy moi koledzy, wiesz, po fachu mówią, że skandal, że w ogóle takie osoby istnieją. Bez przesady. Niech sobie jakby robią swoją robotę. Natomiast rzeczywiście dobrze, że to spytałeś, żeby też ludzie sobie zdawali sprawę z tego rozróżnienia. Więc osoba bezpośrednio, znaczy nie bezpośrednio, tylko osoba z tytułem magistra prawa, świadcząca usługi prawne, nie mogąca reprezentować przed sądem, nie mająca tych wszystkich zasad etyki, godności, ubezpieczenia itd. Natomiast jeśli po studiach prawniczych dalej chcesz jakby kontynuować tę swoją drogę, no to możesz zostać sędzią, notariuszem, prokuratorem, bla, bla, bla i między innymi również adwokatem albo radcą prawnym. Ja jestem radcą prawnym. Adwokat jest pewnie bardziej takim pojęciem kojarzonym medialnie, wiesz, adwokat diabła i tak dalej, nie? I radcy prawni powstali później, bardziej z nakierowaniem na obsługę przedsiębiorstw państwowych, najpierw oczywiście państwowych, potem prywatnych. I w okresie, gdy była to większa różnica, to bardziej to wyglądało tak, że wiesz, że jeżeli ktoś kogoś zatłukł siekierą, to bardziej do adwokata. Jeżeli ktoś się tam rozwodzi, to bardziej do adwokata. Jeżeli wiesz, bieżąca obsługa twojej firmy, coś takiego, to radca. Nadal często tak to wygląda, natomiast te podziały się zacierają w tym znaczeniu, że niejednokrotnie już adwokat może, znaczy adwokatom zdarza się bieżąco obsługiwać firmy, albo niejednokrotnie radcom zdarza się, wiesz, wygrzebywać właśnie tych, którzy bili się siekierą. Więc w zasadzie na ten moment różnicy pomiędzy tymi zawodami nie ma żadnej. Jeden i drugi może reprezentować w sądzie, jeden i drugi ma te wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia i tak dalej. Jedyna różnica, ale to też być może wkrótce się zmieni, bo adwokaci myślą o tym. Jedyna różnica jest taka, że obecnie ja jako radca prawny mógłbym być w twojej firmie zatrudniony jako na umowie o pracę. Adwokat nie, adwokat musi mieć tę swoją kancelarię. Co oczywiście w obecnym, wiesz, czasie umów B2B, gdzie wszyscy mają swoją kancelarię, ale i tak kończy się na tym, że są bezpośrednio zatrudnieni, no właśnie generalnie staje się coraz bardziej fikcją. Idea była taka, że wiesz, że adwokat musi być tym zewnętrznym podmiotem, który ma swoich kilkudziesięciu nawet najlepiej klientów. Natomiast radca od początku mógł być, wiesz, ja mógłbym być, bardziej można się spotkać z taką zbitką, było jak radca prawny Coca-Coli, radca prawny SMS-API i tak dalej. A jeżeli spotka się zbitkę adwokat SMS-API, to najprawdopodobniej na ten przynajmniej moment, jak rozmawiamy, to nie znaczy wprost, że to jest ich adwokat, ten zatrudniony w tej firmie, tylko że to jest zewnętrzna kancelaria, która po prostu ich obsługuje. Natomiast no, na ten moment, tak właśnie ze względu na realia, wiesz, umów zlecenia, umów B2B, to się robi coraz bardziej
fikcyjne i też ta granica między adwokatem i radcą prawnym się zaciera. Tam jeszcze są jakieś naprawdę już różnice, wiesz, kosmetyczne. Jeden może się bardziej reklamować, drugi mniej i tak dalej, ale już z punktu widzenia klienta to nie robi. Z punktu widzenia klienta to jest właściwie to samo. To jest osoba, która może reprezentować przed sądem, która ma te wszystkie uprawnienia, ubezpieczenia i tak dalej. Czyli osoba, jeśli nie chcę tu nikogo obrazić, ale w pewien sposób osoba lepsza, może złe słowo, ale bardziej uprawniona niż ten zwykły, powiedzmy, prawnik, no bo mająca większe możliwości i więcej zobowiązań. To słowo lepsze akurat nie jest najszczęśliwsze, ale być może no trudno mi znaleźć tutaj jakąś alternatywę. Więc to jest kluczowe rozróżnienie. Prawnik, a radca łamane adwokat. A między radcą a adwokatem rozróżnienia właściwie nie ma co wprowadzać. Jasne, ależbym teraz ten temat jeszcze chętnie pociągnął. Natomiast nie jest to podcast prawniczy, jest to podcast biznesowy, więc musimy się dzisiaj skupić na... Ja jestem gospodarzem w prawniczym, także tam zapraszam. Nawet mamy o tym pierwszy odcinek. Nazywa się Prawie Prawnicze, jakby co. Zachęcamy na koniec na pewno w podsumowaniu wszystkie takie sugestie, gdzie można znaleźć Tomka Palaka, wrzucimy. Okej. A co jeśli nie zdecydujemy się na porady prawne? To jest normalne, tak? Nie mamy pieniędzy. Stwierdziliśmy, że mi się pewnie nie przyda ten prawnik. No to można się oczywiście zdziwić. To po pierwsze odpowiedź brzmi, można się zdziwić, jak szybko prawnik może się okazać potrzebny, no bo życie do tego doprowadzi. Nagle się okaże, że zrobiliśmy konkurs na fejsie i że jest coś z nim nie tak. Albo ktoś nam po prostu nie zapłacił. Mhm. To dwie sytuacje absolutnie przebanalne i wcale nie takie jakby znikąd. Niestety, to muszę powiedzieć z mocnym naciskiem na to słowo, jakby niestety. Nadal jest tak, że właśnie wielu przedsiębiorcom się zdaje, że co ja tam takiego robię, po co mi akurat prawnik mi jest potrzebny. To nie jest tak, że jest radca prawny Coca-Coli i mój, tylko właśnie raczej w kierunku, że myślą sobie, ja to jestem tutaj szaraczek, ale ten szaraczek też może spotkać się z tym, że nie zapłaci mu ktoś, z tym, że zostanie oskarżony o to, że nie wiem, że komuś pracę zabrał. Dosłownie zanim, nie będę tu z oczywistych powodów podawać branży nawet, ale dosłownie zanim spotkaliśmy się dzisiaj, dzwonił do mnie człowiek i mówił, dzień dobry, polecono mi pana, ponieważ zostałem oskarżony o to, że kradnę cudzą własność intelektualną. No właśnie, nie chcę mówić w szczegółach, nie? Ale nie będzie, moje rysunki. Ktoś oskarżył, że moje rysunki są ukradzione, chociaż nie są. No ale ja muszę sobie teraz z tym poradzić, więc polecono mi pana. No i to właśnie był dobry nawet przykład na taką osobę, która pewnie raczej się dotąd nie spodziewała, że prawo może jej dotknąć. Wiesz, podatki, wszystko. No nawet głupi już pomijając aspekty stricte biznesowe, pół żartem, pół serio, prędzej czy później prawo w naszym życiu się pojawi, a mianowicie spadkowe. To z całą pewnością. No prawie wyrwałeś mi wszystkie argumenty, ale dobra, załóżmy. Okay. Załóżmy, czekaj, ja sam w rękawie szukam, no nie ma. Załóżmy, że rzeczywiście kogoś nie stać na stałą konsultację, tak, żeby mieć kogoś pod telefonem, wiesz, północ dzwonię do prawnika i musi odebrać, bo tak umowę podpisał, chociaż pewnie żaden prawnik takiej umowy nie podpisał. Sobie zagadnie Skąd czerpać wiedzę, żeby być na bieżąco z tematami, szczególnie takimi związanymi z prawem dla przedsiębiorców? Wiesz co, prawo dla przedsiębiorców to jest nadal bardzo, wiesz, szeroka kategoria. Natomiast wbrew pozorom odpowiedź pierwsza moja, która przychodzi mi do głowy, może być banalna, ale po prostu prawo.pl jest tam portal, który też mówi o jakichś tego typu nowościach. Jest Rzeczpospolita też, która zajmuje się tego typu rzeczami, aczkolwiek jest pewne ryzyko, czy jeszcze dodam może money.pl, jakieś odpowiednio znajdą się pewnie portale, wiesz, zajmujące się tymi kwestiami wszystkimi kadrowo-zusowymi i tak dalej. Więc to jest jeden koszyczek źródeł, który bym zaproponował. Są to źródła stricte dziennikarskie, obiektywne, wiesz o co chodzi, nie? I drugi koszyczek, który bym zaproponował i do którego bym rzucił siebie, czyli ludzie, którzy od razu do tego dodają swoją jakąś ocenę. Oczywiście z ryzykiem, że jest to ocena subiektywna, ale jeśli tym osobom się ufa, no to śmiało. No to w takim razie oczywiście ja właśnie, czyli tomaszpalek.pl. Jest jeszcze na przykład Prosto o prawie albo coś takiego. Jest Wojtek Wawrzak, prakreacja.pl. Myślę.
Jest jeszcze w każdym razie, my z tymi prawnikami jakby nawzajem się znamy, bo jest nas mimo wszystko w tej branży, nie wiem, no pięcioro na krzyż, może przesadzam, tak? Tak, ale tylko twojego bloga damy adres pod. No, mi się no ja już to będziemy musieli wyciąć, bo podałem, wiesz, adres. W każdym razie na pewno poproszę cię po rozmowie o wszystkie linki. Więc to są, w mojej ocenie, to są dwa takie pożyteczne koszyczki źródeł. Ten obiektywny i w tym obiektywnym na przykład mówię tak, przykład, wiesz, stosunkowo bieżący. Będą zmiany w podatkach, wchodzi nowy ład. I tak. No i nie zawsze jest to po pierwsze przejrzyste, nie zawsze jest to, wiesz, przełożone na jak to nazwać, na rzeczywiście sytuację tego przedsiębiorcy bezpośrednio, no bo nie jest. Natomiast za to w tych źródłach obiektywnych nie ma ryzyka, że coś zostanie ominięte. Natomiast u mnie jest ryzyko, że ja coś nie uznam, że jest ciekawe, ważne i tak dalej, ale za to, jeśli ja coś już wrzucę u siebie, czy na stronie, czy na Facebooku, to z kolei będzie to zawierało, wiesz, bezpośrednie jakby bardziej subiektywne przełożenie, co ja na ten temat wnioskuję, co z tego wynika, jak to się przekłada na konkretną sytuację. Ja robię też taki, powiedzmy, nazwijmy to newsletter, aczkolwiek to nie jest dobre słowo, ponieważ rzucam te posty na Facebooka. I na dodatek nie robię tego regularnie, tylko to jest 5 newsów i po prostu ja tego nie rzucam, wiesz, co czwartek, tylko jak mi się uzbiera 5. Więc jest to facebookowy nieregularnik, ale nazwijmy to newsletterem, zresztą docelowo zamierzam, żeby to było newsletterem, tylko najpierw chcę przebudować stronę. W każdym razie, no ja też po prostu robię takie coś, że taka, wiesz, garść newsów dla przedsiębiorców, zwłaszcza przedsiębiorców działających w branży internetowej się przewija przez mojego walla i z reguły ma to właśnie strukturę, tego większość osób nie wie, więc jesteś może pierwszą, która zwróci na to uwagę, jak teraz ci powiem. Po prostu jest 5 wiadomości, każda ma po 2 zdania. Jedno jest stricte opisem, czyli wchodzi to i to, drugie najczęściej jest moim komentarzem, więc ja zawsze to właściwie formułuję w takie 10 zdań, wiesz, mieszanki tych dwóch koszyków, o których mówiłem przed momentem. Bardzo bym natomiast był ostrożny z różnego rodzaju źródłami zmian w prawach pod tytułem grupy, na przykład na Facebooku, osoby, które usiłują przy okazji sprzedać szkolenie, sprzedać e-booka. Ja nie mówię, że ja nie mam szkoleń czy e-booków, znaczy akurat e-booków nie, ale no, w każdym razie ja nie mówię, że ja jakby dzieląc się swoją wiedzą nie mam wiesz, okazji do sprzedaży, nie? Ale jeśli widzi się coś takiego, że słuchajcie, teraz, wrócę do przykładu, który był lata temu, już 3, RODO. Teraz będą wielkie kary, RODO, tragedia. Musicie koniecznie kupić od nas nasz dokument, żeby specjalnie tego... Nie chciałem poruszać tego tematu, ale dobra, ale patrzę, masz szafę RODO, więc... No, szafa RODO, wiadomo, zgodna, nie? No to wtedy byłbym po prostu ostrożny, bo ten podmiot, który tak robi, może jednak wypaczać ten obraz, naciskać mocno na to, że istnieją jakieś zagrożenia, nawet nierzeczywiste. Tak było w przypadku RODO. Naciskać na to po to, żeby samemu coś sprzedać. Ja też właśnie przy okazji RODO byłem dość jakby to nazwać, chwalony, że moja komunikacja o tej zmianie w prawie była taka w kontrze do pozostałych, to znaczy ludzie, nie dajcie się zwariować, nie? Ta panika jest bez sensu. I tak była panika, no ale ja byłem sam. Tak, więc z całą pewnością wiele firm już w zasadzie było gotowych do RODO, bo my i tak mieliśmy dość restrykcyjne przepisy wcześniej w Polsce, więc... Ale dużo osób sobie z tego nie zdawało sprawy, że ta zmiana nawet niejednokrotnie jest po prostu na lepsze, bo to, co było, wiesz, eksponowane, to wiesz, ogromne kary, szafy zgodne z RODO, na wszelki wypadek to powiem, bo może nie wszyscy wiedzą, ale tutaj nasz Marek zażartował, bo nie ma czegoś takiego jak szafa zgodna z RODO. Otóż nie, no to nie ma. Był żart. Okay, ale nie ma żadnego przepisu, wiesz, o szafie zgodnej z RODO i tak dalej. To wszystko były takie wymysły, żeby po prostu wyciągnąć pieniądze od ludzi, wiesz, którzy nie mają wiedzy, nie? Tak, a my kupiliśmy 3 takie do filmu. No i widzisz, no i to teraz możecie odsprzedać. No, musimy przerwać ten podcast. Nie, okej, przejdźmy do kolejnej części naszego podcastu. Oj, będzie się trwał dłużej niż 30 minut. Okay. Więc być może nas zerwie w pewnym momencie, ale za chwilę do was oczywiście wrócimy. Czas na kilka porad prawnych. Konsultowałem się oczywiście z tymi przedsiębiorcami, o których wspominałem wcześniej. I konsultowali ze mną najczęściej pojawiające się problemy. Z reguły ci mikroprzedsiębiorcy, czy też mali przedsiębiorcy, to działa u nich tak, że poza tym, że właściciel jest właścicielem, to jeszcze ten biznes cały czas ogarnia, bardzo często jest dyrektorem marketingu tej firmy, tak jest social media menadżerem i prawnikiem w jednym, więc słuchajcie, teraz specjalnie kilka porad od Tomka Palaka dla was. Wiemy, że ty się jakby mocno wyspecjalizowałeś w tym marketingu internetowym, nie jestem ze wschodu.
Tam mamy do czynienia z politykami prywatności, z jakimiś regulaminami przeróżnymi. Zastanawiam się w sumie, czy polityka prywatności musi być zawsze w marketingu internetowym? Nie ma w zasadzie prawie że takiego pojęcia w prawie, jak polityka prywatności. Musi być spełniony tak zwany obowiązek informacyjny, czyli... Czyli osoba, jak podaje dane, to powinna wiedzieć, co się z nimi dzieje i powinna mieć możliwość, skąd się tego dowiedzieć. To się robi w praktyce właśnie naszej internetowo-marketingowej poprzez politykę prywatności, aczkolwiek no, można zrobić w jakiś inny sposób. Aż boję się zapytać, co to są dane osobowe. O ja! Widzę, że tutaj rzeczywiście odpalasz, już ostre działa i naprawdę chcesz spędzić zdecydowanie więcej niż pół godziny. Dane osobowe to oczywiście nie jest jakaś ultra oficjalna definicja, nie będę teraz cytował przepisów, ale klucz jest takie, że dane osobowe to jest jakby zestaw cech, na podstawie których można zidentyfikować tę jedną konkretną osobę. Czyli jeśli dysponujesz tym, że ja mam na imię Tomasz, to jest mnóstwo innych Tomaszów, więc to jeszcze nie są dane osobowe. Jeśli dysponujesz tym, że ja nazywam się Tomasz Palak, to w praktyce w sumie nadal, bo jest jeszcze paru nastu nawet innych Tomaszów, Polaków w Polsce. Jeśli dysponujesz informacją, że jestem Tomasz Palak i jestem radcą prawnym, to trafiłeś, to są dane osobowe. Zabawa zaczyna się oczywiście, bo tutaj podałem przykład, który jest, wiesz, wygodny, nie? Ale zabawa zaczyna się na przykład, jeżeli dysponujesz moim mailem, czy to są dane osobowe. I tak, i nie, niestety, ponieważ jeżeli dysponujesz moim mailem i to jest słodziaczek@buziaczek.pl, no to w sumie nie. Oczywiście. Ale, czekaj, przygotowałem się. Okay. Jaki jesteś rocznik roku urodzenia? 87. Właśnie tomasz.palak87@gmail.com. No, dokładnie, to widzę, że tutaj myślę... Tak. Natomiast, bo jeszcze dokończę z tym słodziaczkiem, buziaczkiem, bo też już teraz da się, wiesz, wpiszesz w odpowiednie miejsce w internecie i ci pokażę czyjegoś, wiesz, Tindera i też. Już coraz prościej oczywiście. Natomiast nadal idziemy w kierunku, w którym wychodzi na to, że niekoniecznie adres mailowy musi być daną osobową. No ale wiesz, podobne rozkminy można mieć na wysokości adresu IP, na wysokości tego, czy sam numer telefonu jest daną. No niby nie jest, ale jak do kogoś zadzwonisz i powiedzieć, dzień dobry, Tomasz Palak, słucham, no to w sumie jest. I tak dalej. Ale no, żeby to jakoś spróbować właśnie ułożyć, to zestaw cech, które pozwalają konkretną osobę zidentyfikować. Mówię naszej, bo ja też uważam się za marketera. W naszej marketerskiej praktyce najczęściej sprowadza się to do tego, że jeśli dysponujemy imieniem, nazwiskiem i czymś trzecim, to właściwie to już są dane osobowe, bo prawdopodobnie ta trzecia rzecz w postaci telefonu, czy adresu mailowego, czy IP, to już w połączeniu z tymi pozostałymi identyfikuje kogoś absolutnie precyzyjnie i konkretnie, nie? Okej, żeby być z wami fair, myślę, że zakończymy część pierwszą tego odcinka podcastu. Zaraz może będzie jakaś przerwa na reklamy, albo puścimy jakąś fajną melodyjkę na 15 sekund. Albo zaśpiewamy. A co to ci powiem po przerwie, to zaśpiewamy, bo właśnie obudził mi się ciekawy pomysł w głowie. Więc kończymy część pierwszą tego podcastu, wracamy dosłownie po przerwie. Najdrożsi, jak widzicie, zmieniło się nieco nasze otoczenie i to jest ta rzecz, na którą wpadłem przed przerwą. Nie zaśpiewamy, bo mam kolędy, co prawda, ale faktycznie ten odcinek będzie odcinkiem, czy też już jest, bo go słuchacie w tej chwili, jest odcinkiem świątecznym. Więc zadbaliśmy o wystrój. Słyszymy się 17 grudnia. To jest wystrój przygotowany przez twoją małżonkę. Tak jest. Moja żona również zajmuje się paczuszkami takimi, między innymi świątecznymi. I jak widać, wykorzystaliśmy, co prawda bez jej wiedzy i zgody, więc zobaczymy, czy jest sens, żebym wracał do domu, ale wykorzystaliśmy parę tutaj, wiesz, dekupaży, czy też makramek z tej firmy. Przerwa na reklamę, eventyiprezenty.pl. Więc jak jeszcze jesteś, jak słuchaj, mówisz 17, jeżeli został wam tydzień do Wigilii, no to dobrym pomysłem na paniczne ratowanie tematu jest, wiesz, skorzystanie mądrze z tych paczuszek. Tak jest. A ja chciałbym zauważyć, że dzisiaj możesz być spokojny, ale tego 17 grudnia. Tak. Chyba, że dzisiaj będziesz się zastanowić nad tym, czy będziesz jadł zupę, czy nie będziesz jadł zupę, bo nie wiadomo, co w niej będzie. Okej, teraz tyle z żartów, wracamy do rzeczy poważnych, do rzeczy prawnych. Porozmawialiśmy sobie o tym, dlaczego warto mieć politykę prywatności, trochę o przetwarzaniu danych osobowych w internecie. Natomiast bardzo mocno wierzę w to, że wśród naszych słuchaczy jest też wielu biznesmenów, przedsiębiorców prowadzących usługi stacjonarne, naziemne, różnie nazywane. Naziemne. Tak jest. Wczoraj chyba byłem w Blue Media i Marcin użył właśnie takiego sformułowania jak usługi naziemne i w sumie spodobało mi się. Pozdrawiam Marcina Szczura. I
co z tymi firmami? Czy one powinny stworzyć jakiś regulamin swojej działalności, jakąś taką politykę, może jakiś spis najważniejszych punktów? Wyobrażam sobie na przykład gastronomię, która może spotkać się z negatywną opinią w internecie, niesłuszną. Słuchajcie, otruliście mnie, nie polecam tej restauracji, 3 godziny wymiotowałem w nocy i tak dalej, i tak dalej. No tutaj wiesz co, już trzy wręcz warstwy poruszyłeś tym pytanie, aż nie wiem od czego zacząć, może od tej gastronomii. To znaczy wymienię, żebyś potem w razie co mnie wiesz, pociągnął za język, no bo po pierwsze ten przykład z gastronomią, po drugie temat tego, czy potrzebna jest jakaś polityka prywatności dla naziemnych. Po trzecie temat analogiczny regulaminu, tak? Więc zaczynając od końca, czyli od tego przykładu z gastronomią, no jeżeli ktoś napisał taki komentarz powiedzmy w Google, to tam szczerze mówiąc to się nie podziała. Ciężko jest po prostu zdjąć się z Google'a i to raczej nie wynika stricte z prawa, tylko wiesz, nie jest łatwo w relacji z Google'em coś z tym zrobić. Natomiast zakładam, że intencją twojego pytania było to, czy temu się dać jakoś zapobiec i doprowadzić do tego, żeby ludzie wiedzieli, na co się piszą i na przykład, że jeżeli zamawiają sobie coś ultra pikantnego, to żeby nie narzekali, że jest pikantne. Więc no tutaj płynnie przechodzimy do właśnie pozostałych aspektów. Nie tylko w gastronomii, tylko w ogóle w każdej, dosłownie każdej branży przydatny jest jakiś zestaw reguł. Umowa, regulamin, zwał jak zwał. Chodzi o to na przykład, że jeżeli korzystam z usług fotografa ślubnego, to nie jest działalność wiesz, internetowa, no ale ten fotograf we własnym interesie powinien zastanowić się na tym, czy kasę dostanie przed, czy to podzieli. To powinien mieć w jakiejś umowie czy regulaminie. Powinien się zastanowić nad tym, kto odpowiada za to, że za wizerunek osób przedstawionych na tych zdjęciach, czy można je wiesz, rozdysponowywać, czy nie. Zostajemy przy tym ślubnym przykładzie, tylko przeskoczmy na zespół muzyczny. Kto zajmie się ZX-em? Czy zapłacenie będzie przed, czy po? Czy zespół ma zapewniony, wiesz, nocleg, czy ma zapewnione jedzenie na tym weselu i tak dalej, nie? Więc umowa, jakieś umowa czy regulamin, ja to mówię jakby łamane, bo regulamin tak naprawdę jest umową, tylko różni się tym, że przynajmniej w teorii jest mniej negocjowalny, zwłaszcza wiesz, na stronie internetowej dostajesz regulamin, no i nie ponegocjujesz zbytnio jego treści, nie? W każdym razie jakaś forma spisania reguł jest w mojej ocenie po prostu niezbędna po to, żeby na zapas być gotowym. Natomiast jeśli chodzi o politykę prywatności, no to znów jakaś forma informowania o tym, jakie dane się zbiera i co się z nimi robi, też jest konieczna i to już nie jest w ogóle moja żadna fanaberia, tylko wymóg właśnie chociażby z RODO, czyli spełnienie tego obowiązku informacyjnego. Jeżeli ktoś do ciebie przychodzi, wiesz, do stacjonarnego, nie wiem, szkoły tańca, no to po pierwsze zrób sobie regulamin, żeby zastanowić się, co się stanie, jeśli ktoś tam sobie nogę złamie, tak? Po drugie, na przykład zrób sobie regulamin, żeby zastanowić się, kto odpowiada za to, że dziecko się zgubiło wracając i tak dalej. No, trochę konstruowanie takich dokumentów polega na przewidywaniu najczarniejszych scenariuszy i dlatego też dobrze pójść właśnie do prawnika, który się na tym zna i już te scenariusze przerobił, chociażby na cudzych błędach się uczyć. Nie? Ale jeszcze zostając przy tej szkole, no to trzeba tam też zbierać jakieś dane. Nie? Jan Kowalski, lat 14, chodzi na salsę. Nie? Gdzie trzymamy te dane? W Excelu? Może tak, ale trzeba tym powiedzmy powiedzieć. Jak długo? Czy jak Jan zrezygnuje, to trzymamy to przez 2 lata, czy przez 8? Po co przez 8, jeśli tak? Czy dzielimy się z kimś więcej, na przykład z zewnętrzną firmą? No, dzielimy się być może na przykład z Microsoftem, jeśli to jest na OneDrive. Dzielimy się być może na przykład z pracownikiem, który jest na B2B, formalnie rzecz biorąc, jest to zewnętrzna firma. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja jako ojciec Jana, tudzież jako no, zwykły po prostu klient, czy tej szkoły tańca, czy czegokolwiek wiesz, innego, prawnika, nie trzeba szukać daleko, prawnika, mógłbym chcieć się dowiedzieć, co dzieje się z moimi danymi, do kogo trafiają, na jakich, powiedzmy, warunkach. Więc z tego też powodu, może nie polityka prywatności, bo to jest dokument taki kojarzący się z internetem jednak, ale jakaś forma realizacji poinformowania o tym, jak dane są przetwarzane jest konieczna, a jakaś forma uregulowania nie opierania się tylko na wiesz, bazowych przepisach kodeksu cywilnego, tylko jakiegoś umownego uregulowania, jak relacja z naziemnym przedsiębiorcą przebiega, jest może nie obowiązkowa, ale naprawdę mocno rekomendowana, bo po prostu to jest tak naprawdę zestaw cudzych fuck-upów, które trzeba przewidzieć i warto we własnym interesie. Tak jest. No, na zasadzie ja sobie wyobrażam jeszcze taką sytuację. Salon fryzjerski, przychodzisz, mniej więcej mówisz, że chcesz być ostrzyżony i mimo wszystko nie spełnia to twoich wymagań, nie chcesz zapłacić, chcesz się wręcz sądzić, to tutaj szukam tej odpowiedzialności u klienta, tak? Przychodzisz do nas, dajesz się nam strzyc, no trochę na własną odpowiedzialność, zrobimy to, czym marzysz,
No ale tutaj Jimi Hendrixem nie będziesz. No, nie zawsze się, wiesz, ulepi urzeźbi, nie? No można by takie przykłady mnożyć, ale myślę, że już mniej więcej nasi odbiorcy wiedzą plus minus o co chodzi, że w każdej praktycznie branży, również jak to ładnie mówić, naziemnej, istnieje ryzyko nieporozumień i w perfekcyjnej sytuacji te nieporozumienia są przewidziane na zapas, czy to z doświadczenia, czy też dzięki cudzemu doświadczeniu. Bo na przykład mi się bardzo często to tak, trochę na marginesie, ale też może będzie dla odbiorców dobrym obrazem. Bardzo często jest tak, że jak jestem proszony o regulamin, nie wiem, wypożyczalni aut, to ja mówię, długo pan już jest w tej branży? On mówi, no, z 10 lat, nie? Ja mówię, co się zepsuło w międzyczasie? Niech mi pan opowie, jakie były fuck-upy. I na tej podstawie po prostu te fuck-upy jakby, wiesz, wpisujemy i decydujemy, co z nimi zrobić w dalszej kolejności perspektywie. Lampka nam zgasła, mam nadzieję, że to nie będzie zbytnio widoczne, ale być może jest bardziej klimatycznie teraz. Bardziej świątecznie, tak, to powinieneś tylko minek płonąć, wiesz. Wiesz, tutaj z panem montującym porozmawiamy, żeby to odpowiednio wyglądało. Super. Dobrze, pytanie kolejne. Oj, gruby temat, ale mamy dużo czasu, więc jeszcze. Okay. Dzisiejszy odcinek będzie miał 1,5 godziny, więc żartujemy. Social media. I obiecuję nie ruszać tematu konkursów. Absolutnie nie chcę o tym dzisiaj rozmawiać, bo to jest ryzykowne i można o tym rozmawiać godzinami, zrobić odcinek podcastu na ten temat. Jak widać po realiach, z którymi się spotykamy na co dzień, na Facebooku choćby. Ale porozmawiamy sobie o kontencie. Taką rzeczą, takiej rzeczy, z którą spotykamy się częściej w ramach tworzenia jakichś postów. Ich codziennie pewnie każda firma generuje z jeden lub dwa, która jest bardziej aktywna i korzystania z jakichś gotowych rozwiązań, które są w internecie. Czy to zdjęć, czy to grafik, jakichś tam transparentnych plików PNG, takich, wiesz, gdzie sobie coś wklejam do tego. No. Było to w jakimś niby banku, ale w sumie to tak nie wiadomo, skąd to pochodzi. No bankom lepiej zaufać, ale no też wiadomo, bank bankowi nierówny, więc prawdopodobnie jednak te najpopularniejsze są najpewniejsze. Natomiast co do jakiegoś takiego popkulturowego, nazwijmy to, nawiązywania do innych, nie? Typu, czy ja mogę w swojej kreacji nawiązać do, nie wiem, Gwiezdnych Wojen? Zależy jak. Tutaj oczywiście prawnik odpowie, to zależy. Przykładowo... Przepraszam, zacząłem drżeć, bo niedawno publikowałem na moim LinkedInie swoją twarz w ramach, wpisaną w twarz Jedi'a. No to już zastanawiam się, czy ukradł. Jest takie pójdę siedzieć. W branży naszej prawników od praw autorskich jest takie pół żartem, pół serio, ale jednak bardziej serio powiedzenie Disney always wins, czyli Disney zawsze wygrywa, więc będą tak długo męczyć, drążyć, a właśnie Gwiezdne teraz są u Disneya. Aż w końcu tam, wiesz, wymęczą swoje, więc... Tomku, dobrze, że mam czas tutaj w takim razie. Bo mało musimy kończyć, tak. Bo jest ważna sprawa i pilna. Natomiast powiem tak, są dwie możliwości. Albo dana rzecz jest zaklepana w bazach, nazwijmy to, tak? Ja staram się jak najprostszego języka używać, może zaraz ktoś mi w łeb lepł z kolegów po fachu, ale dobra, jakaś rzecz jest zaklepana w bazach, najprościej. To, co część z odbiorców pewnie potocznie kojarzy pod pojęciem patentowania i tak dalej, nie? Czyli na przykład logo czyjeś, nie? Być może jest zaklepane. No to trzeba po prostu sprawdzić, czy jest zaklepane. Da się to sprawdzić za darmo w internecie. Bazy się nazywają na przykład UPRP, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, albo EUIPO, European Union Intellectual Property Office. Tam jest wyszukiwarka, fajna wyszukiwarka, szczerze mówiąc. Można włożyć grafikę i też wyszuka grafikę, więc to naprawdę nie jest taka, wiesz, urzędnicza zaszłość. I tym sposobem możesz na przykład dowiedzieć się, czy zaklepana jest nazwa Need for Speed, albo czy zaklepany jest ten wielościan, który pojawia się nad głową Simsów w tej grze komputerowej. To są prawdziwe przykłady, które kiedyś sprawdzałem, oba. Albo inne tam rzeczy, wiesz, tego typu. Jeśli jest, no to koniec zabawy, powiedzmy. Jeśli nie jest, no to można się zastanawiać, czy wiesz, czy ewentualnie gdzieś tam nawiązywać, ryzykować, bo może być na przykład zaklepane tylko dla określonych krajów albo dla określonych branż, bo na przykład można zaklepać kolor, ale nie całkiem, bo by nam się kolory pokończyły, ale na przykład w odpowiednich branżach byłbym zwłaszcza ostrożny z kolorem, powiedzmy, fioletowym, bo wystarczy, że wymienię ci marki. Play, Whiskas i Milka, więc fioletowy to naprawdę niebezpieczny kolor w kontekście nawiązywania przy wiesz, określonych analogicznych branżach telekomunikacji, czekolad i tak dalej. I to jest jedna możliwość, że się uda nawiązać, bo to nie w tej branży, bo to nie w tym kraju, bo to wcale nie jest zaklepane. Druga możliwość jest też taka, że po prostu prawa autorskie
to prawie jest wprost napisane w przepisie, nie chroni pomysłu, tylko sposób jego wyrażenia. Czyli jeśli ktoś inny wpadnie na pomysł, żeby zrobić ze mną taką samą rozmowę jak ty w tej chwili, to ty go nie będziesz mógł ścigać, że halo, to jest mój pomysł, moje prawa autorskie. No bo pomysł jakby twój jest niechroniony. Ktoś inny mógł na to wpaść wcześniej, później, niezależnie i tak dalej. Natomiast jeśli ktoś wprost weźmie nagranie tej rozmowy, którą w tej chwili odbywamy i wrzucił siebie jako swoje, no to wtedy zabrał twój czy nasz sposób wyrażenia tego pomysłu, realizacji. No i wtedy narusza oczywiście prawa autorskie. Co innymi słowy znaczy, ja lubię przytaczać ten przykład na szkoleniach, że jeśli była okładka gazety, która polegała na tym, że sklejono ze sobą Biały Dom i Kreml, i potem pojawiła się inna okładka, na której również sklejono Biały Dom i Kreml, ale inaczej, to nic się nie stało. To znaczy ten pomysł nie podlegał ochronie, a sposób wyrażenia był inny. Więc tutaj jakby finalizując, w ten sposób pomysły można trochę przekształcać, nawiązywać i tak dalej, o ile nie są zaklepane w bazach. Natomiast no, bardzo ostrożnie już ze sposobem wyrażenia, bo tu już trzeba by ewentualnie próbować się podeprzeć jakimś parodiowaniem, przedrzeźnianiem, z kolei prawem cytatu, które jest w artykule, gdyby ktoś potrzebował do 49 prawa autorskiego, pod jakimi warunkami można cytować. Okej, okay, no to tym, żeby być bezpiecznym i zasadniczo uważać, powoli przejdźmy do podsumowania naszej rozmowy. I jakby punktem pierwszym, który jest takim oczywistym, który wynika z pierwszej części, jest to, że rzeczywiście mimo tego, że jest to koszt, a raczej inwestycja, to warto przemyśleć stałą współpracę z prawnikiem. Tak, po prostu może się okazać, że będzie spokojniej to przebiegać na dłuższą metę, nie trzeba będzie się wygrzebywać z jakichś dziwnych rzeczy, którym po prostu prawnik będzie zapobiegać, bo takie jest jego zdanie. Tak jest. Jeżeli nie macie możliwości, żeby współpracować stale, dobrze mieć kontakt już do kogoś sprawdzonego, tu oczywiście zachęcamy was, żebyście szukali po pierwsze poleceń, być może tak, z własnej branży, ale też prawników, którzy stricte zajmują się tym, czym wy się zajmujecie. Tak, specjalista, w sensie, który się zdarza. Branży, dokładnie. Specjalista, który się po prostu uczy, wdraża i jest tym sposobem chociażby tańszy. Nie? Tak jest. Ale jeśli dalej chcecie czerpać wiedzę, no to oczywiście czerpcie ją z internetu. Uważajcie na grupki na Facebooku. Tak. To jest taka rzecz, taka lekcja, którą ja teraz pobrałem. Pewnie często bym szukał jakichś porad na grupkach na Facebooku. Nie ma ich zbyt wielu, bo sprawdzałem specjalnie to przed naszą rozmową. Po prostu tam nikt za to, co powie, nie odpowiada. Nie? Ja nie mówię, że zawsze jest tam jakaś absolutna padaka tragedia, tylko nikt za to nie odpowiada. Potem za rok okaże się, że zrobiłeś źle i nawet nie umiesz znaleźć tej osoby, a nawet jak znajdziesz, to napiszesz co do niej na Facebooku, ona ci powie, że ma to gdzieś. Proste. I czerpią się też po prostu z internetu, ale od osób, które to firmują własną twarzą, czyli na przykład taki adres o nic nie mówiącej nazwie tomaszpalak.pl. Dokładnie. Prawo.pl i tym podobne. Słuchajcie, no to w takim razie, skoro to jest świąteczny odcinek, to czas na życzenia. Rzeczywiście świąteczny odcinek, myślę, że uprzedzę tutaj Tomka, bo mam wspaniałą myśl, którą chciałbym się z wami podzielić. Wierzę też, że Tomek ma jakieś wspaniałe życzenia dla was. Zwyczajnie chciałbym wam życzyć, żeby to był czas taki spokojny, rodzinny i niech ostatnią refleksją będzie to, czy też życzeniem, żeby to był wasz ostatni kontakt z prawnikiem w tym roku. Bardzo dobry pomysł. Teraz nie wiem, czy jestem w stanie coś, wiesz, wymyślić dobrego. Życzę wam, żebyście po prostu rzeczywiście spędzili ten czas spokojnie, bez żadnych z tyłu głowy wiszących kłopotów prawnych, czy jakichkolwiek innych, które zepsułyby nastrój siedzenia sobie sympatycznie i luźno z rodziną. I żeby prawo wam w miarę możliwości nie przeszkadzało, tylko pomagało, przepraszam, w przyszłym roku, bo wsparcie ma nie kolejną kłodą, z którą trzeba walczyć. Tak jest. I być może to był ostatni odcinek podcastu biznesowego w tym roku, więc do usłyszenia. Do usłyszenia.